Obudziłem się w środku nocy, otulony tajemniczym przeczuciem, które sprawiało, że ciarki przechodziły mi po plecach. Powoli wstałem z łóżka, próbując zrozumieć, co spowodowało moje niespodziewane przebudzenie. Krok za krokiem przechadzałem się po cichutkim domu, rozmyślając o przyczynie tego nagłego pobudzenia. Przechodziłem przez puste pokoje, otwierając drzwi i patrząc w mroczne wnętrza. Czułem się jak detektyw w filmie kryminalnym, poszukujący zaginionego tropu. Ale nic nie wskazywało na żadne nieprawidłowości. Dom był spokojny, a cisza tylko potęgowała moje poczucie dziwności sytuacji. Nagle zdecydowałem się zbliżyć do okna w salonie. Kiedy odchyliłem zasłony, serce zamarło mi w piersiach. Na podwórku dostrzegłem dwóch mężczyzn, które trudno było zidentyfikować z tej odległości. Byli zakapturzeni, a w ich rękach widziałem jakieś narzędzia, które sugerowały, że są włamywaczami. Moje oczy szeroko się rozwierały, a adrenalina zaczęła wypełniać moje żyły. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Włamywacze? Jak to się mogło stać? Czy to możliwe, żeby ktoś wtargnął do naszego domu, podczas gdy my spokojnie spaliśmy? Głos w mojej głowie krzyczał, żebym dzwonił na policję. Musiałem wezwać pomoc, ale równocześnie odczuwałem potrzebę zachowania ciszy, aby nie dać włamywaczom żadnych sygnałów, że zostałem obudzony. Opuściłem zasłony i wróciłem do cienia, w którym czułem się bezpiecznie. Musiałem podjąć kolejny krok, który zapewni nasze bezpieczeństwo. Głos telefonu przekazał informacje o włamywaczach na podwórku, a teraz musiałem działać szybko. Obudziłem mojego przyjaciela i współlokatora, Tomasza, zdając sobie sprawę, że musimy znaleźć bezpieczne schronienie, zanim włamywacze dotrą do nas. Bez zbędnych słów przewodniczę Tomasza w kierunku piwnicy. Wiedziałem, że to będzie nasza najlepsza opcja na schronienie, gdzie możemy ukryć się przed włamywaczami. Otwieram drzwi piwnicy i cicho wchodzimy w głąb, starając się nie wydać naszej obecności. Panuje tam ciemność i gęsta atmosfera, ale wierzę, że jest to ostatnie miejsce, w którym włamywacze nas znajdą. Cisza i napięcie unoszą się w powietrzu, kiedy słyszę kroki zbliżające się do naszego pokoju. Musimy działać szybko. Zadaję sobie pytanie, czy zdążymy zabezpieczyć się przed nimi, zanim będą zbyt blisko. Tomasz, trzymając się blisko mnie, przekazuje pewność, że jest gotowy stawić czoła zagrożeniu. Nasze spojrzenia się krzyżują, wyrażając wzajemne wsparcie i gotowość do walki. Nie wiemy, co nas czeka, ale jesteśmy zdeterminowani, aby chronić siebie i nasz dom za wszelką cenę. Czas działa przeciwko nam, ale z jednym wspólnym celem w sercach, wiemy, że musimy przetrwać tę noc pełną niepewności i niebezpieczeństwa. Schowani w ciemnościach piwnicy, trzymamy się nieruchomo, słuchając stukotu kroków, które zbliżają się do naszego pokoju. Wiedzieliśmy, że każda sekunda była teraz cenna. Oddychamy cicho, starając się usłyszeć każdy dźwięk, który może zdradzić obecność włamywaczy. Nagle w pokoju słyszymy szmery i szepty. Włamywacze są coraz bliżej. Czujemy, jak nasze serca biją szybciej, a adrenalinowe napięcie wypełnia nasze ciała. Nasze dłonie są gotowe do działania, trzymając się kurczowo naszych improwizowanych narzędzi obronnych. Jeden z włamywaczy przekracza próg naszego pokoju, oświetlając pomieszczenie latarką. Przechodząc od pokoju do pokoju, sprawdzają każdy kąt, nieświadomi naszej obecności w piwnicy. Czas przecina powoli, a każdy oddech wydaje się być donośny. Nasze spojrzenia spotykają się w cichym zrozumieniu. Musimy zachować spokój i nie wydać naszej ukrytej pozycji. Włamywacz zbliża się do drzwi piwnicy. Słyszymy, jak się zatrzymuje na chwilę, jakby coś go zainteresowało. Moje serce bije głośno w mojej klatce piersiowej, a cicha modlitwa o niezauważenie jest ostatnią nadzieją, która nas podtrzymuje. Nagle, jakby na jakiś niewidzialny znak, włamywacz odwraca się i opuszcza pokój. Czujemy, jak ulga płynie przez nasze ciała. Jednak nie możemy teraz rozluźnić się. Wciąż jesteśmy w niebezpieczeństwie, a sytuacja może się szybko zmienić. Czekamy jeszcze kilka długich minut, zanim jesteśmy pewni, że włamywacze odeszli. Wreszcie odważamy się opuścić piwnicę i wchodzimy ostrożnie z powrotem do naszych pokoi. W naszych umysłach krąży pytanie, czy to już koniec, czy nadal jesteśmy zagrożeni. Wyszedłem z piwnicy wraz z Tomkiem,
gotowi na dalsze działania. Nadal czuliśmy napięcie w powietrzu, ale mieliśmy świadomość, że musimy być ostrożni i gotowi na wszystko. Kiedy wyszliśmy na podwórko, nasze spojrzenia skierowały się w stronę dwóch postaci, które biegły w kierunku ogrodzenia. Włamywacze! Nie mieliśmy czasu na zastanowienie się. Instynktownie ruszyliśmy w pościg za nimi. Błyskawicznie, ruszajmy, krzyknąłem do Tomka, kiedy zacząłem gonić złodziei. Włamywacze, zaskoczeni naszą reakcją, zaczęli przyspieszać kroki. Przyspieszyłem jeszcze bardziej, wiedząc, że musimy ich zatrzymać, zanim uciekną. Kiedy się zbliżyliśmy, jeden z włamywaczy obrócił się i rzucił w naszym kierunku narzędziem, które miał w ręku. Zdołałem je uniknąć, ale widziałem, że musimy działać szybko i zdecydowanie. Tomek, trzymając kijek do samoobrony, zaskoczył drugiego włamywacza, powalając go na ziemię. Rzuciliśmy się na nich, próbując ich obezwładnić i zapobiec ucieczce. Wściekłość i adrenalinowy pęd sprawiły, że walka była intensywna. Staraliśmy się bronić siebie i powstrzymać włamywaczy przed ucieczką. Ciosy i szarpanie wypełniały powietrze, a każdy ruch był pełen determinacji. Nagle w oddali usłyszeliśmy nadjeżdżające syreny policyjne. Dźwięk tego sygnału był jak motywacja do dalszej walki. Wiedzieliśmy, że pomoc jest blisko. Włamywacze, zdezorientowani i przerażeni, zaczęli zdawać sobie sprawę, że nasza walka się nie skończyła. Zaczęli się cofać, próbując znaleźć drogę ucieczki. Widząc ich paniczną reakcję, zdobyliśmy na jeszcze większą determinację. Zwiększyliśmy wysiłek, aby ich powstrzymać, wiedząc, że policja jest już na drodze. W końcu włamywacze, słysząc zbliżające się syreny i widząc nadjeżdżające wozy policyjne, zdecydowali się na ucieczkę. Zostawili nasz dom, a my wyczerpani i oddechowi staliśmy tam, patrząc na to, jak uciekają w mroku. Chociaż byliśmy zmęczeni i potargani, poczucie ulgi nas ogarnęło. Nie udało się złapać włamywaczy, ale zapobiegliśmy większym stratom i zabezpieczyliśmy nasze bezpieczeństwo. Kiedy policja dotarła, opowiedzieliśmy im o zajściu i podaliśmy wszelkie informacje, które mogły pomóc w ściganiu złodziei. Początkowo byliśmy przerażeni, ale teraz czuliśmy się bezpieczniejsi w obecności służb porządkowych. Po tym dramatycznym zajściu przyszedł czas na refleksję. Siedzieliśmy na kanapie, otoczeni przez pozostałości po chaotycznej bójce. Jesteśmy wdzięczni, że udało nam się ocalić nasze mienie i uniknąć większej szkody. Rozmawialiśmy o tym, co się wydarzyło, dzieląc się naszymi przemyśleniami i emocjami. Byliśmy zgodni co do tego, że musimy podjąć dodatkowe kroki, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości. Postanowiliśmy zainwestować w system alarmowy, który ostrzeże nas przed niepożądanymi gośćmi. Zamierzamy również poprawić oświetlenie wokół domu oraz wymienić zamki na bardziej zaawansowane i solidne. Te wydarzenia pokazały nam, jak ważne jest, aby być gotowym na sytuacje kryzysowe i jak istotne jest wzajemne wsparcie. Nasza więź jako współlokatorów i przyjaciół tylko się wzmocniła. Choć doświadczenie to było przerażające, daje nam też pewną determinację. Postanawiamy nie dać się złamać i nie pozwolić, aby przestępcy ograniczyli nasze poczucie bezpieczeństwa. Będziemy walczyć o nasz dom i nasze bezpieczeństwo z determinacją i odwagą. W nocy obudziłem się z przeczuciem, że coś złego się dzieje. To przeczucie okazało się prawdziwe, ale dzięki naszej odwadze i reakcji udało nam się stawić czoła sytuacji. Teraz wiemy, że jesteśmy w stanie przetrwać trudności i chronić to, co dla nas ważne. Po tym dramatycznym incydencie i starciu z włamywaczami, nasz dom powoli zaczynał powracać do normalności. Oczywiście, emocje pozostały w naszych sercach, ale stopniowo odzyskiwaliśmy spokój. Zaufanie do bezpieczeństwa naszego domu zostało zachwiane, dlatego zdecydowaliśmy się na dodatkowe środki ostrożności. Zainstalowaliśmy monitoring, który pozwalał nam obserwować naszą posesję z dowolnego miejsca. Był to krok, który dawał nam poczucie kontroli i bezpieczeństwa. Wspierani przez naszych przyjaciół i sąsiadów, zorganizowaliśmy również spotkanie społeczne w naszym sąsiedztwie. Wspólnie omówiliśmy zagrożenia i przedstawiliśmy nasze doświadczenia. To pozwoliło nam poczuć się silniejszymi jako społeczność i zbudować więź opartą na wzajemnym wsparciu. Zaczęliśmy również uczęszczać na kursy samoobrony.
Chcieliśmy się nauczyć technik, które pomogą nam ochronić siebie i naszych bliskich w przypadku zagrożenia. Była to inwestycja w nasze umiejętności i pewność siebie. Mijały tygodnie, a my powoli zaczynaliśmy odrabiać stracony spokój. Choć pamięć o tamtej nocy nadal trwała, to teraz mieliśmy plan działania i wiedzieliśmy, że potrafimy stawić czoła trudnym sytuacjom. Wraz z upływem czasu nasze życie powoli wracało do normy. Wprowadziliśmy nowe nawyki i procedury, które miały nas chronić przed przyszłymi zagrożeniami. Odzyskiwaliśmy poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Jednak to doświadczenie z włamywaczami nie tylko nas przekształciło, ale również zainspirowało do działania. Postanowiliśmy zaangażować się w lokalną społeczność i przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie. Włączyliśmy się w programy sąsiedzkiej współpracy, organizując spotkania i warsztaty na temat bezpieczeństwa domowego. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, a także zapraszaliśmy ekspertów, aby udzielili praktycznych wskazówek i porad. Wkrótce nasze działania zaczęły przynosić rezultaty. Sąsiedzi zaczęli bardziej się interesować swoim bezpieczeństwem, wzmacniając ochronę swoich domów i utrzymując regularny kontakt ze sobą. Nasze zaangażowanie dało nam poczucie, że możemy przyczynić się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu. Zrozumieliśmy, że jednostkowe działania mogą mieć znaczący wpływ na całą społeczność. Po przeżyciu tak traumatycznych wydarzeń, nasza siła i determinacja wzrosły. Staliśmy się bardziej świadomi otaczającego nas świata, gotowi na stawienie czoła trudnościom. Wspólne doświadczenie z włamywaczami zbliżyło nas jeszcze bardziej jako przyjaciele i współlokatorzy. Byliśmy sobie oparciem w najtrudniejszych chwilach i razem przetrwaliśmy. Teraz nasz dom był nie tylko miejscem, gdzie mieszkaliśmy, ale także miejscem, które ochranialiśmy i budowaliśmy razem. Byliśmy zdeterminowani, żeby ten incydent nie zniszczył naszego spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Z każdym dniem odrabialiśmy stracony spokój. Czasami wciąż nasuwały się wspomnienia i lęki, ale teraz mieliśmy narzędzia, by sobie z nimi radzić. Wiemy, że jesteśmy silni i że możemy stawić czoła przyszłym wyzwaniom. Historia naszego starcia z włamywaczami zmieniła nasze perspektywy. Daliśmy sobie nawzajem siłę, aby walczyć z trudnościami, a także zainspirowaliśmy innych do podjęcia działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa. Jesteśmy gotowi na to, co przyniesie przyszłość, wiedząc, że nasza determinacja i determinacja innych mogą wprowadzić pozytywne zmiany w naszej społeczności. Zjednoczeni i silni, idziemy naprzód, gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, które może nas spotkać.